Witajcie wszyscy. Obiecałem o 20 dzisiaj krótki live na Facebooku, więc jestem. Mam nadzieję, że jestem widzialny i słyszalny dobrze. Dzisiaj króciutko powiem o takim zagadnieniu jak ekonomia społeczna. Myślę, że temat jest bardzo ciekawy, szczególnie dla tych, którzy chcą oszczędzać pieniądze i którzy chcą coś wiedzieć więcej na temat tego, w jaki sposób budować swoją zamożność i jakby no mieć więcej pieniędzy bez potrzeby na przykład zwiększenia swoich dochodów. Więc króciutko, właściwie też nawiążę trochę do wpisu mojego dzisiaj na blogu, który zrobiłem po dosyć długiej przerwie, jeśli chodzi o blogowanie z racji braku czasu. Jak sobie wejdziecie na bloga, to tam znajdziecie z datą dzisiejszą właśnie ten wpis, który na temat ekonomii społecznej mówi. No i co? I myślę, że bardzo ciekawa rzecz, tak jak mówię, bo jakby właściwie w życiu mamy trzy zawsze drogi. Pierwsza droga to jest przede wszystkim oszczędzanie, tylko że z oszczędzaniem właśnie wiąże się taki problem, że nie chcemy dokonywać wyrzeczeń, bo oszczędzanie często wiąże się z wyrzeczeniami, które musimy zrobić, czyli często ze statusem mniejszym materialnym, czy też z wyrzeczeniami, czyli musimy sobie coś od ust odjąć. Druga droga to jest zarabianie więcej. Jakby no, można oczywiście iść tą drogą, tylko wymaga to czasu, często wymaga to też wiedzy, czyli trochę nakładów finansowych. Więc jakby te ścieżki dwie czasami można połączyć albo pójść zupełnie inną trzecią ścieżką, która dotychczas była taka mało popularna, chociaż ona de facto istnieje od 200 lat. Natomiast w tej nowoczesnej formie, takiej, którą dzisiaj mamy, funkcjonuje no od niedawna, dlatego że nowe technologie, chociażby jak Facebook, chociażby jak internet, powodują, że możemy coraz łatwiej robić pewne przedsięwzięcia biznesowe, czy coraz łatwiej możemy jakby tutaj zajmować się właśnie tym takim starą tematyką, ale w nowym wydaniu, powiedziałbym, tak? Więc jeśli mówimy o ekonomii społecznej, ta trzecia ścieżka, która moim zdaniem dzisiaj no, szczególnie nabrała takiego poważnego i warto ją jakby zastosować, to właśnie to, że technologia nowa nam to umożliwia, a z drugiej strony ta ścieżka nie wymaga właśnie wyrzeczeń i odejmowania sobie od ust, czy zmiany statusu społecznego, czy obniżenia tego statusu, a z drugiej strony nie wymaga od nas też osiągania jakichś większych zarobków, czyli nie wiem, zmiany pracy chociażby, zmiany miejsca zamieszkania z tym związanych, czy na przykład właśnie podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych, tak, pójścia na uczelnię, z nauczenia się języka i tak dalej, tak? To jest często czasochłonne, kłopotliwe, często wymaga od nas jakichś tam nakładów finansowych. No ale właśnie, po co więcej zarabiać, albo męczyć się z większym zarabianiem, po co też oszczędzać i jakby trudzić się i obniżać swój standard życia, skoro można skorzystać z tej trzeciej ścieżki życiowej, która, witaj Jerzy, która jakby od 200 lat już istnieje, natomiast w nowoczesnym wydaniu jakby nie jest do końca jeszcze popularna. Ja staram się ją propagować i staram się pokazywać, że ta ścieżka jest korzystna dla właściwie każdej strony biznesu, bo z jednej strony producenta, z drugiej strony konsumenta, właściwie prosumenta. I tam też myślę, że znajdziecie wykresy na blogu, gdzie dwa porównania typu tradycyjny biznes i biznes nowoczesny, właśnie oparty o ekonomię społeczną. Zobaczycie, jakie są drastyczne różnice w cenie dla konsumenta czy w cenie dla prosumenta, bo o ile w tradycyjnym biznesie, przy tej tradycyjnej ścieżce, jeśli towar kosztuje 100 zł, czy wytworzenie tego towaru kosztuje 100 zł, to przez wszystkich pośredników, tak, od hurtowników, państwa, banków i tak dalej, produkt ostateczny kosztuje nas 4 razy więcej, tak, czyli 400 zł. Natomiast w przypadku modelu ekonomii społecznej, produkt, który kosztuje w wytworzeniu 100 zł, konsumenta kosztuje de facto 180, czyli różnica jest drastyczna, tak, prawie ponad połowę taniej kosztuje konsumenta produkt, właśnie dlatego, że jest eliminacja kosztów pośrednich, typu pośrednicy, typu banki, typu hurtownicy. Tutaj jakby jest bezpośrednia wymiana między oboma stronami jakby transakcji. No i obie strony z tego korzystają. No i właśnie eliminujemy w tym całym procesie ekonomii społecznej ten pieniądz odsetkowy, czyli to, co jakby podraża koszty produkcji, podraża nasze życie, podraża nam produkty, jeśli mówimy o konsumentach,
czy odbiorcach towarów i usług. I ta ścieżka jest coraz bardziej wydłużona, bo w tradycyjnym biznesie jest wielu tych pośredników i ta ścieżka jest bardzo, bardzo wydłużona i ci każdy z tych pośredników często w jakikolwiek sposób musiał zdobyć pieniądz, a zdobywał często poprzez kredyt, poprzez właśnie zaciąganie jakby zobowiązań i te odsetki od tych kredytów, one są wrzucone po prostu w kolejne produkty i usługi, tak? Czyli jak jest wytworzenie dobra X, ono przechodzi jakąś ścieżkę swoją jakby produkcji, to tam wszędzie jest ten kredyt. I to nie jeden kredyt, często jest tych kredytów kilka, a czasami nawet kilkanaście. Więc żeby to wyeliminować, właśnie trzeba zastosować ekonomię społeczną, tak? No i ta trzecia droga właśnie, tak jak napisałem na blogu, czyli szczęśliwy jest ten, który wydając jednocześnie oszczędza, to jest właśnie ekonomia społeczna, która daje nam skrócenie tej ścieżki całej, tego procesu od momentu wyprodukowania danego dobra czy usługi do momentu odebrania ją przez producenta, przez konsumenta czy przez osobę, która z niej korzysta. W związku z tym możemy obciąć dużą część tych kosztów, które są niepotrzebne i zbędne, a jeśli budujemy na tej podstawie społeczność i te wszystkie dobra i podstawowe usługi, z których na co dzień korzystamy, czyli na przykład z mieszkania, z samochodu, z pożywienia, z opieki medycznej, to wszystko mając to w społeczności, my tych kosztów odsetkowych de facto nie płacimy. Czyli dzięki temu możemy jakby oszczędzać nawet czasami do 70% swoich wydatków. Czyli de facto i tak konsumujemy te usługi i produkty, bo i tak gdzieś musimy mieszkać, i tak musimy coś jeść, i tak musimy się leczyć, i tak musimy jeździć autem. W związku z tym, czemu nie robić tego mądrzej, tak? Czemu właśnie szanować swoje pieniądze i nie spłacać kredytów innych, tak? Bo de facto w ten sposób spłacamy kredyty innych. A dzięki właśnie ekonomii społecznej możemy unikać spłacania tych kredytów innych i ten produkt i usługa może być czasami nawet o 70% tańszy, tak? No i na tym polega właśnie cała filozofia ekonomii społecznej o skróceniu łańcuchu pośredników, o skróceniu tych wszystkich kosztów pośrednich. I to już zauważono 200, a właściwie 100 lat temu o tym pisano nie tylko w Polsce, ale też za granicą. I takie przykłady macie właśnie w tym wpisie na moim blogu. Jak wejdziecie sobie na stronę robertprzygoda.pl, tam jest zakładka blog i tam możecie sobie o tym poczytać. To tam są przykłady dokładnie pokazane, w jaki sposób to było już dawno zauważone. W XIX wieku to zauważono, że produkt idąc od producenta do konsumenta pokonuje bardzo dużą ścieżkę i właściwie 3/4 kosztów można by uniknąć, tak? Czyli coś, co kosztuje 100 zł, mogłoby kosztować 180 u konsumenta właśnie, a nie 400, tak jak jest dzisiaj, czyli czterokrotnie drożej właśnie przez to, że są pośrednicy, że są koszty pośrednie, a przede wszystkim pieniądz odsetkowy, bo o to tutaj chodzi, tak? No oczywiście niektórych pośredników jest trudno ominąć, na przykład państwo polskie, dlatego na tym drugim rysunku na blogu macie tam informację, że państwo cały czas jest. Czasami można to oczywiście zmniejszać te koszty, no ale generalnie państwo jest takim największym też pośrednikiem, który zabiera nam część w podatkach. Ale i tak, gdybyśmy zostawili tego pośrednika w postaci państwa, to zobaczcie, że możemy oszczędzić bardzo dużą kwotę i jeśli sumujemy sobie te wszystkie dobra i usługi, z których de facto korzystamy na co dzień, to za chwileczkę się okaże, że na przykład jeśli wydawaliśmy na wszystko to 40 tysięcy rocznie, tak, w stosunku rocznym, to nagle możemy o ponad 20 tysięcy, czyli o ponad połowę, obciąć kosztów tego pieniądza odsetkowego, tych pośredników, mało tego, bez zmiany stylu życia, tak? Bo z tych samych produktów czy artykułów korzystamy. Ja tylko podaję przykład kilku podstawowych. To może być tak, że to może być więcej, tak? To mogą być inne, niestandardowe, ale generalnie mówimy o podstawowych, tak? O podstawowych, nie o wszystkich, których w życiu używamy, ale bardziej o podstawowych, produktach i usługach, takich, które gdzieś tam zużywamy codziennie, tak? I nam są potrzebne do życia. W związku z tym te oszczędności wynikają de facto z wydatków naszych, tak? Nie z tego, że zarabiamy więcej, ani nie z tego, że oszczędzamy, czyli na przykład rezygnujemy z mieszkania, idziemy do gorszego, albo rezygnujemy z samochodu i chodzimy pieszo, tylko cały czas używamy tych dóbr i usług, które na co dzień mamy, a z drugiej strony korzystamy, czy mamy zyski właśnie z tego, że wydajemy te nasze pieniądze poprzez to, że skracamy tą odległość między producentem a konsumentem. Czyli my jesteśmy konsumentem, a producent jakby jest po drugiej stronie. Korzyści z producenta, oczywiście dla producenta też są duże, bo producent oczywiście też skraca sobie wszystkie koszty niepotrzebne, typu koszty reklamy, koszty dowozu pewnych rzeczy, koszty
pośredników, właśnie hurtowników, sklepikarzy. Słuchajcie, tak byśmy popatrzeli, to czasami jeden produkt może być dziesięciokrotnie tańszy, gdyby nie te wszystkie właśnie dodatkowe koszty niepotrzebne, koszty pracowników na przykład, koszty promocji, tak, opłat pułkowych, strat przede wszystkim, magazynowania i tak dalej, to moglibyśmy mieć o wiele tańsze, czasami nawet dziesięciokrotnie tańsze produkty czy usługi, właśnie dzięki temu, że ta ekonomia społeczna istnieje. No i to zauważyli już nasi, można powiedzieć, prapradziadowie. Oni wiedzieli, że tak właśnie jest i zaczęli się zrzeszać w pewne struktury właśnie społeczne, tylko wtedy było utrudnienie takie, że nie było internetu. Tak, nie było globalizacji, nie za bardzo funkcjonowały też, popularne były telefony stacjonarne i tak dalej, więc no, był problem. Natomiast dzisiaj, dzięki temu, że jest internet, są technologie, są aplikacje, są platformy internetowe, dzisiaj możemy to robić w sposób zdecydowanie łatwiejszy i możemy jakby stworzyć społeczność nie tylko lokalnie, w sensie takim, że ktoś mieszka w mieście X, a ktoś w mieście Y i ktoś z miasta Y już nie jest w stanie korzystać z usług, które funkcjonują w mieście X. Tutaj jakby możemy to stworzyć globalnie i możemy korzystać na tym na przykład, że w danej lokalizacji czy w danym miejscu ktoś coś wytwarza, a my jesteśmy odbiorcą tej usługi i tego produktu. Więc tak to funkcjonuje i ta trzecia droga właśnie jest poprzez ekonomię społeczną, czyli bez braku, nie trzeba wydawać większych pieniędzy, nie trzeba więcej zarabiać, ani nie trzeba zmieniać stylu życia, tak? Nie trzeba oszczędzać. Czyli zostajemy w tym samym, co robiliśmy wcześniej, nie zmieniamy pracy, nie zmieniamy nawyków, nie musimy więcej zarabiać, a możemy oszczędzać de facto na wydatkach, oszczędzać na tym pieniądzu odsetkowym, który dzisiaj się troszeczkę tak rozpanoszył poprzez właśnie bankowość opartą o rezerwy cząstkowe i niestety banki produkują pusty pieniądz, który nam zjada wartość tego pieniądza, inflacja, tak, i różne inne procesy zjadają nam tą wartość. Musimy coraz właśnie więcej zarabiać. Tu jest problem dzisiejszych czasów, że my coraz więcej musimy zarabiać pieniędzy, żeby utrzymać status społeczny, utrzymać status życia, tak? Z drugiej strony też produkty i usługi, czy koszty produktów i usług dążą do zera. W sensie takim, że są coraz tańsze, ale z drugiej strony marże też, czy też ilość pośredników się zwiększa. W związku z tym, no z jednej strony mamy coś taniej, ale z drugiej strony, no nie widzimy tego, że mamy taniej, dlatego że właśnie są pośrednie koszty typu koszty pieniądza odsetkowego, takie koszty pośredników, czy tych pośrednich kosztów, które funkcjonują w tym łańcuchu dostaw. W związku z tym, tą odpowiedzią jest ekonomia społeczna, tą odpowiedzią jest właśnie styl życia, który dzisiaj prowadzimy. I teraz zobaczmy, jeśli mamy 40 tysięcy złotych, które wydajemy i oszczędzamy z tego 20 tysięcy, nie zmieniając stylu życia, to 20 tysięcy złotych rocznie oszczędzając, możemy znowu wydawać na dobra i usługi, albo na inwestycje, to już od Was zależy, albo na podwyższenie swojego statusu materialnego, tak, swoich jakby potrzeb i usług, które możemy nabyć innych, z których nie korzystaliśmy, albo których nie było nas stać, albo właśnie pomnażać majątek, czyli możemy kupować inwestycje, inwestować w coś, co przynosi nam albo dochód pasywny, albo zysk kapitałowy. Czyli możemy się stawać coraz bardziej zamożni bez zmiany, jeszcze raz powtarzam, stylu życia i bez wydatkowania dodatkowych pieniędzy. Bo dzisiaj się nam mówi często zainwestuj, prawda? No to musimy mieć nadwyżki finansowe, żeby to zrobić, tak? Natomiast tutaj nie trzeba mieć tych nadwyżek, dlatego że dzięki temu, że oszczędzamy te pieniądze, możemy je znowu reinwestować czy używać ich w postaci produktów i usług, które znowu są w społeczności, tak? Czyli nie musimy znowu iść na zewnątrz, nie musimy kupować czegoś, czy produktu i usługi w tradycyjnym sklepie, tylko możemy znowu wrócić do społeczności i jeśli ta usługa czy produkt jest już obecna w społeczności i ktoś ją produkuje, ktoś ją daje dla społeczności, to daje ją w kosztach wytworzenia, bo cała społeczność dała mu kapitał na to, żeby on mógł tą produkcję albo rozwinąć, albo oczywiście rozpocząć, tak? Oczywiście klienci zewnętrzni zawsze są dla takiego producenta i on zawsze będzie na nich zarabiał, natomiast społeczność dostaje ten towar i usługę taniej, bo dostarczyła w pewien sposób kapitał zalążkowy, a ta osoba nie musiała iść do banku, czyli producent nie musiał iść do banku, nie musiał produkować, nie musiał dokładać do ceny produktu właśnie odsetek kredytu bankowego, tak, czy właśnie kosztów reklamy, marketingu, opłat pułkowych, pośredników i tak dalej. W związku z tym może nam oddać produkt czy usługę zdecydowanie taniej, tak? Bardzo mocno poniżej ceny rynkowej,
wielokrotnie mniej niż cena rynkowa nam daje i w związku z tym my na tym oszczędzamy. Tak, on jest zadowolony, bo ma kapitał i mógł rozpożyczyć 9. My z kolei mamy produkt, dostęp do produktu czy usługi, który jest wielokrotnie tańszy i właściwie nikt nie jest w stanie nam zrobić takiej promocji w jakimkolwiek sklepie czy gdziekolwiek, żebyśmy mogli tak tanio kupić tą dobrą i usługę. W związku z tym, jeśli kupujemy w społeczności i cały czas jesteśmy w tym kręgu społeczności, to możemy coraz większe oszczędności generować na dobrach i usługach, czyli de facto na konsumpcji w większości przypadków, tak? A czasami oczywiście też na inwestycjach, ale głównie mówię o podstawowych potrzebach życiowych, takich jak mieszkanie, czy chociażby właśnie jedzenie, czy transport, tak? Więc jakby warto się nad tym tematem pochylić, warto poczytać sobie więcej. Zapraszam serdecznie do tego wpisu, chociażby na blogu, który więcej o tym mówi. Tam na przykładach zobaczycie, jak to funkcjonuje i jak właśnie ludzie przez to, że dzisiaj albo chcą więcej zarabiać, albo chcą zmieniać i oszczędzać, no albo tracą swój status społeczny po prostu i muszą dużo wyrzeczeń mieć od siebie, a z drugiej strony mogą też, czy idą więcej zarabiać i po prostu się męczą, bo mają coraz mniej czasu, bo pracują po 12-15 godzin, czasami na dwa etaty, a w życiu de facto nie o to chodzi, prawda? Chodzi o to, żeby się cieszyć życiem, żeby mieć dużo czasu, żeby mieć oszczędności i żeby przede wszystkim płacić za dobra i usługi tyle, ile one są warte w kosztach wytworzenia. A ten koszt wytworzenia jest ułamkiem tego, co widzicie w sklepach, w hurtowniach, czy w ogłoszeniach, czy na rynku, tak de facto. Tak? Podaję przykłady często takie podstawowych dóbr i usług, takich jak hamburger na przykład, czy takich jak mieszkanie, nieruchomość, czy takich jak transport, gdzie koszt wytworzenia tego jest 1/10, 1/15, a czasami nawet 1/20 tego, co widzicie w sklepach, co widzicie w lokalu gastronomicznym, co widzicie na rynku, tak? I często w to trudno jest uwierzyć. Ja sobie zdaję z tego sprawę, że nie możemy uwierzyć, że hamburger nie kosztuje 5 zł, tylko kosztuje 15 groszy de facto jego wytworzenie. No ale tak to wygląda. Takie są dzisiaj realia. Reszta to są wszystkie koszty pośrednie łącznie z pieniądzem odsetkowym. W związku z tym pytanie, czy chcemy płacić te koszty innych, tak? Czy chcemy płacić to, ile rzeczywiście towar jest warty? No, a żeby to robić, to właśnie trzeba wykorzystać mechanizmy ekonomii społecznej, która właśnie daje takie możliwości. Jeśli będziecie chcieli wiedzieć więcej na ten temat, posłuchać konkretnie na przykładach, a mało tego, zobaczyć, jakie produkty i usługi już działają w tym modelu ekonomii społecznej w Polsce, to bardzo serdecznie Was zapraszam na konferencję, którą będę współorganizował już 23 września w Warszawie. Zapraszam, na blogu znajdziecie zaproszenie na tą konferencję. To jest konferencja System Finansowy Przyszłości, gdzie ja zaprosiłem wielu ekspertów, którzy będą o tym temacie mówić. Będą mówić o ekonomii właśnie współdzielenia, ekonomii współpracy, będą mówić o przedsiębiorcach. To też jest dla przedsiębiorców właśnie spotkanie, dlatego że przedsiębiorcy dzisiaj mają problem często z pozyskaniem kapitału, albo muszą iść do banku, albo nie chcą czasami pozyskiwać kapitału z banku, bo muszą wtedy spłacać ten kapitał w odsetkach i muszą cenę produktu podwyższyć. Natomiast w tym przypadku ekonomii społecznej przedsiębiorcy mogą stosunkowo łatwo zdobyć kapitał bezodsetkowy i dzięki temu mogą wyprzedzić konkurencję, mogą zrobić tańsze usługi i produkty. Mają społeczność, która finansuje, czy która jakby jest klientem, tak? Więc zdecydowanie łatwiej jest też wystartować dla osób, które zaczynają jakiś biznes, szczególnie produkty i usługi, które są takimi pierwszymi potrzebami właśnie dla ludzi. Zdecydowanie wtedy jest prościej. No i dla wszystkich jest opłacalne bardziej, jest tańsze wszystko, tak? Więc zapraszam Was serdecznie na tą konferencję. Tam będziemy dużo mówić o tym temacie. Przede wszystkim będziemy pokazywać Wam i damy Wam przede wszystkim dostęp do pierwszej w Polsce takiej platformy opartej o ekonomię społeczną, która daje dostęp do tych produktów i usług, które są wielokrotnie tańsze niż widzicie je sobie gdzieś tam w markecie czy na rynku. Będziecie mogli z nich korzystać, będziecie mogli tworzyć tą społeczność jako konsumenci albo jako przedsiębiorcy. Więc zapraszam Was serdecznie. Myślę, że się spotkamy w Warszawie. Przyjedźcie, posłuchajcie. To jest pierwsza tego typu konferencja w Polsce na ten temat, gdzie jakby no, mało znany jest ten temat w Polsce z tego, co widzę. Na świecie może troszeczkę bardziej, ale w Polsce jest jeszcze mało osób z tego tematu korzysta, mało osób jakby słyszało o ekonomii społecznej. Są ciekawe materiały w internecie na ten temat, polecam Wam, żeby sobie poczytać. Polecam, myślę, że przeżyjecie lekki szok, jak znajdziecie te informacje już wyrażone w cyfrach, w liczbach, w konkretach i to, co dzisiaj my widzimy, to już było znane 100-200 lat temu i ludzie o tym wiedzieli i starali się też właśnie jakoś w pewien sposób unikać
tych wszystkich kosztów pośrednich. Dzisiaj tych kosztów, tak jak mówię, jest jeszcze więcej, jeszcze trudniej nam utrzymać status życia, utrzymać, no, oszczędzać chociażby, tak, czy więcej zarabiać, bo zawsze są jakieś właśnie problemy z tym pieniądzem odsetkowym, czy z tymi pośrednikami. Ta usługa zawsze jest albo za droga, albo jest niedostępna, albo przepłacamy za nią, tak, przepłacamy za nią. Nie? I także polecam jeszcze raz, abyście się zapoznali z tym tematem, bo temat jest naprawdę ciekawy. A ja będę o nim jeszcze mówił wielokrotnie, bo w Polsce jakby nam się należy to, że po wielu latach, gdzie płacimy koncernom, że tak powiem, często dużym, gdzie są wszystkie te koszty często, no, rozdmuchane bardzo mocno właśnie przez ten kredyt, przez ten pieniądz odsetkowy. My możemy tego zupełnie uniknąć, słuchajcie, możemy w ogóle nie korzystać z tego systemu obecnego, który dzisiaj w większości krajów funkcjonuje. I na blogu też o tym napisałem i tych korzyści mówię dla konsumenta, dla producenta, przede wszystkim też dla osoby, która tworzy biznes, jest bardzo dużo. Kwestia, czy ktoś chce się zagłębić w temat i oszczędzić sporo pieniędzy, czy też nie i iść starym trybem, tak? Więc warto, myślę, się zagłębić. Warto poczytać, warto przede wszystkim przyjechać na konferencję, gdzie będą naprawdę ludzie, którzy są takimi unikalnymi osobami w kraju, znającymi się na tym temacie, będą mówiły od strony i przedsiębiorców, i też konsumentów, ale też od strony samego tego trendu, który dzisiaj się właśnie przez internet rozwija i bardzo mocno jest, że tak powiem, ma duży, duży potencjał rozwoju w Polsce i te społeczności się będą tworzyć, te społeczności się będą budowały. W związku z tym polecam, żebyście zapoznali się ze szczegółami chociażby na moim blogu, a jak nie, to przyjedźcie na konferencję. Po prostu to jest jedyna w tej chwili konferencja w Polsce, którą na ten temat właściwie jest organizowana. Ja nie znam drugiej takiej, która by o tym właśnie mówiła. A tam będziemy dokładnie podawać szczegóły, tam będziemy mówić o tym, w jaki sposób właśnie oszczędzać. Będziecie mieli dostęp do platformy, dostaniecie bonusy, dostaniecie możliwość zakupu nie tylko właśnie dóbr i usług pierwszej potrzeby, ale nawet inwestycji, czyli będziecie mogli kupować zdecydowanie taniej niż jest to na rynku. Będziecie mogli uzyskać większą rentowność, większą zyskowność z tych inwestycji. Będziecie mogli korzystać z tych dóbr i usług, czy nawet je polecać innym i budować de facto też społeczność i mieć jeszcze taniej, a nawet czasami na tym zarabiać. W związku z tym, no, narzędzi jest mnóstwo dzisiaj, słuchajcie, dzięki internetowi, dzięki globalizacji ta ekonomia społeczna, myślę, że się będzie rozwijała. Zresztą zobaczcie, Unia Europejska bardzo mocno ten trend promuje. Zostało to wpisane w jakby działania takiego zrównoważonego rozwoju. W związku z tym warto jest posłuchać i zobaczyć, skoro Unia Europejska zauważyła ten trend i chce jakby iść w tym kierunku, no to warto jest to robić, warto jest gdzieś tam to wspierać. Tym bardziej, że właśnie dzięki temu, że tutaj są osoby często właśnie stąd, wspieramy się lokalnie, gdzieś tam działamy lokalnie i dzisiaj te trendy typu kooperatywy są już zauważalne i dają mnóstwo korzyści. Natomiast my chcemy jeszcze więcej tych korzyści dać Wam właśnie poprzez platformę, poprzez możliwość przyjazdu na konferencję i posłuchania, czym jest i jakie korzyści możecie z tego odnieść. Tak jak jeszcze raz podkreślam, bez zmiany stylu życia i bez potrzeby zarabiania większych pieniędzy, tak? To wszystko zostaje na. Nie musicie oczywiście tego zmieniać. Możecie żyć na własnych warunkach, takich jak dzisiaj żyjecie, a dzięki temu jeszcze możecie zaoszczędzić pieniądze. Więc no, tak to dzisiaj wygląda, jeśli chodzi o ekonomię społeczną. Jeszcze raz zapraszam Was, kochani, do tego, żeby przyjechać na konferencję, posłuchać, zobaczyć ludzi, poznać ludzi. Niektórzy już w tej społeczności są, niektórzy dopiero do niej dołączają. Nadmienię tylko, że za ten właśnie portal dostaliśmy nagrodę Centrum Inteligentnego Rozwoju, gdzie w kapitule był między innymi Jerzy Buzek, więc coś to znaczy i myślę, że warto się tym pochwalić. I skoro takie podmioty czy takie centra zauważają jednak potencjał tej ekonomii społecznej właśnie w takiej postaci platform, to myślę sobie, że my wszyscy też powinniśmy to zrobić i powinniśmy jakby w tym kierunku dążyć. Nie będę przedłużał, bo nie chciałbym, żeby ta konferencja czy ten live długo trwał. Więc jeszcze raz zaproszę Was na konferencję. Wejdźcie sobie na stronę Devecon przez V pisane devecon.pl. Tam możecie sobie kupić bilet. Tam możecie przyjechać na konferencję i posłuchać sobie, zobaczyć, jak to wszystko działa. Od podszewki, na przykładach, na liczbach, na cyfrach. Słuchajcie, od ludzi, którzy to tworzą, od ludzi, którzy się na tym znają. A przede wszystkim też będą tam ludzie, którzy z tego korzystają już dzisiaj i będą mogli się podzielić z Wami swoimi doświadczeniami.
Oczywiście temat jest świeży i nowy i on się będzie rozwijał, natomiast trochę jesteśmy na takiej prostej, na takiej ścieżce, która się dopiero rozpoczyna. Tak jak kiedyś, przypomina mi to trochę, jak kiedyś nieznane były kryptowaluty, chociażby nieznany był Facebook, nieznane były telefony komórkowe czy smartfony. Dzisiaj to już się mocno rozwinęło i każdy właściwie z tego korzysta. W związku z tym my też chcemy dotrzeć do jak największej ilości osób, do ludzi, którzy są świadomi, którzy chcą świadomie wydawać swoje pieniądze i niepotrzebnie ich nie marnować, nie wyrzucać do śmietnika. I tam też będą właśnie takie osoby, tak, które chcą poznać te trendy, które dzisiaj obowiązują. To jest jeden z takich 7 megatrendów, które się rozwija na całym świecie i te społeczności będą jakby w tym kierunku szły, tak? Dzisiaj te relacje ludzkie, stworzenie społeczności, robienie razem biznesu, wydawanie pieniędzy rozsądnie, myślę, że jest coraz jakby bardziej ważne dla nas wszystkich i w tym kierunku powinniśmy iść. Na dzisiaj dziękuję jeszcze raz. Myślę, że w środę znowu się pojawię z jakimś nowym ciekawym materiałem. Dziękuję Wam w takim razie za dzisiaj. Do usłyszenia, do zobaczenia. Hej.